drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z życia Damiana Biedaka. Tutaj mamy Angelikę, która właśnie ćwiczy jogę. To jest kolejny dzień po ostatnim, który grałam. Wiele się nie zadziało nowego. Wszyscy mają dopiero wieczorem na uczelnię iść. Tylko jedynie Liliana miała na 15. Więc już sobie poszła, a właśnie wpadła na pomysł, że Liliana mogłaby zaprosić swojego kumpla Szczepana i byśmy go postarzyli, bo oni tutaj mieli bardzo dobre relacje i z tego co pamiętam, było między nimi jakieś takie małe zauroczenie. Może warto jest to odświeżyć, ale zobaczymy. Nie wiem, czy w ogóle będę mogła go postarzyć. Jeśli nie, to chyba zrobię to kodem, bo to chyba najwyższy czas, żeby on się postarzył razem z nią, skoro razem byli nastolatkami, a ona teraz nagle jest taka dorosła, a on nadal jest dzieckiem, to tak nie... coś nie ten... coś tu nie gra. No ale dobra. Angelika ćwiczy kondycję, bo ona w końcu tutaj coś tam chciała ze sportem i potrzebuje tego nauczenia, więc jej dodaje. Poza tym musi dbać o swoją figurę, bo wiecie, ona jest taka szczupła laska i wszystko super. Damian tutaj właśnie pisał pracę semestralną. Teraz mu damy, żeby sobie pograł dla rozrywki. Błażej, nasz Błażej jest po prostu wiecznie szczęśliwy. On ma tutaj wieczną platynę. W sumie nie wiem z jakiego powodu. Nie wiem czemu ma cały czas tak platynowy. Ale to dobre dla niego, nie? Tak, po nocy z gdzie ona jest? Z Anielą. Od razu ma miliard pragnień, że chce Barabara z różnymi synami, pocałunki i wszystko. Tak nam się rozbestwił. Jemu to by się prysznic przydał przede wszystkim. Musimy czekać do 18, aż Liliana wróci i spróbujemy zaprosić tego... O! Damian poszedł już na wykłady. No tak, ale ten czas leciał. Dobra, ktoś musi odebrać telefon. Ty idziesz pod prysznic, więc może... Ty odbierz. Kto się tam bije? Co tu się dzieje? Ja się nie dziwię, że tą Katarzynę Stańczyk w końcu ta krowa zaczęła bić, bo ona ciągle tutaj skacze i śpiewa wszystkim nad uchem. Odbierz ten telefon, Angela. Wystarczy ci już tego wyginania się. Kurczę, no... To odebrałaś? To może ty. Odbierz. I nie zdążyłaś się nawet umyć. Dawaj, bo zaraz robisz się do pracy. Znaczy nie do pracy, tylko na wykład. O! Akurat do ciebie dzwoniła mała Anielka. Jakie macie kontakty dobre? Ja tu staram się właśnie utrzymywać dobre kontakty z rodziną, ale wiecie jak to jest. Właśnie tutaj ostatnio Lince kazałam dzwonić do jej ojca. I też troszkę właśnie podniosło się. Ale co tutaj jeszcze trzeba do reszty rodziny podzwonić, nie? Trochę nam to zajmie, ale to. Dobra, przyspieszam to. Żeby ona już wróciła. Okej, już wróciła. On idzie, super. Czyli w sumie zostaje nam linia... Ej, ty nie chcesz dostać piorunem, uwierz mi. Weź zadzwoń. Zadzwoń do Sima. Bo już próbowałam do niego wcześniej dzwonić, ale niestety był w szkole oczywiście, nie? Zobaczymy, czy teraz da radę. Szczepan. Zaproś go. Wpadnie Szczepan? Super, to czekamy na ciebie. Spróbuję kupić mu torta. Już właśnie tutaj patrzyłam, czy w ogóle można kupić tort. Ale to wszystko pozajmowane. Ciekawe, jak on da zdmuchnąć te świeczki. Ja nie wiem. Nie mogę podnieść. Cholerka. A to? Weźcie z tymi zeszytami. Zobaczymy, niech on chyba tu nie zdmuchnie tego. Dobra, poświęcę się, kupię osobny stół na to. A i tak pewnie się nie będzie dało i będę musiała go postarczyć kodem. Bo jak, żeby inaczej tu mu postawię. Zrobię mu imprezkę małą. Wracaj do domu, bo deszcz pada. Te simy są jakieś takie niepoważne. Jakby w ogóle tego deszczu nie odczuwały. A ile jest w ogóle, jest ciepło na dworze, nie? Drugi dzień już nam pada. O, idzie Szczepan? Nie, tu idzie Szczepan. Powitaj syna Szczepan. Cześć, Szczepciu! Szczepciu! Czy jesteś gotowy, by dorosnąć? Dobra, wywrotkuj z nim trochę. I widzicie, nie mogę go postarczyć, ale mogę postarczyć konem.
Dobra, stań, nie ty. A jak mogę kogoś postawić? O, to jest pytanie, nie? Dobra, ja to spauzuję, ogarnę i zaraz wrócę. Okej, wróciłam, moi drodzy, i jest z nami Szczepan Marzyciel. I prezentuje się on, tak, po tej przemianie. Musiałam oczywiście wrócić do Miłowa, wejść do jego rodziny. Wyszedł na studia i w ten sposób się tutaj z nami pojawił. Tak na niego patrzę, czy przypadkiem ta jego sylwetka nie jest... A nie, on po prostu jest taki sprawny fizycznie. No dobra, bo już myślałam, że to jest przez tą... przez ten strój. A, ubrałam go tak, teraz w końcu chcę być sportowcem, niech tak łazi. Troszkę niechlujnie, ale co tam. Bo ma tu pragnienie właśnie zostać legendą sportu. Bo ja Angelice zmieniłam to pragnienie tak w ogóle. Ona teraz chce dożyć do złotego jubileuszu, tak, tam jej, żeby była rodzinna. No dobra, więc Szczepan jest z nami, trochę mnie przeraża ilość tych studentów, których mam na głowie. No ale wiadomo, nie będę się tak na nim skupiać, bo najważniejszy jest dla mnie Damian, Angelika i Lilianna, a reszta to tam... Alina w samej bieliznie tutaj się uczy, no. Dobra, na którą ty masz, chłopie? Na 10. Ale jesteś w miarę wyspany, potrzebujesz się nauczyć techniki i gotowania. Tylko może byś tak trochę zagadał do tej Liliany, skoro to już dla niej tutaj się przeniosłeś. Rysie, jakiś prośny żart. I weź tutaj, mój drogi, przyjrzyj się jej. Czy ona ci się w ogóle podoba? Bo jak na razie widzę, że podoba ci się. Jej siostra zresztą też. To w końcu chyba możesz troszkę... Dobra, przyjrzyj jej się. Wchodzi. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Prośny żart. Nie sprzątaj po niej, tylko z nią tutaj spróbuj coś zadziałać. Co ty robisz, matko Jelena? Popaliwa ją troszkę. Spróbuj ją złapać za ręce. Oj, coś jej się nie spodobało jednak. Tak dawno się widzieliśmy, jesteś taka piękna. Podoba jej się, wiadomo. Wiadomo. I od razu miłość, oni są sobie przeznaczeni. No to co tam, weź ją pocałuj. Liliana czekała na to tak długo, aż Szczepan dorośnie. No i w końcu się doczekała, też jej się coś należy od życia, prawda? Masz swojego wymarzonego Szczepana. Pomasuj ją. Pragnienia masz jakieś ze Szczepanem? Chcesz z nim pograć coś? I w ogóle jakieś imprezy, coś ten gest. Ale Szczepan jest umieśniony. Masakra. Świetnie wygląda. Nie widzieliście się tyle czasu, weźcie się troszkę. Lian, ktoś go kocha. Teraz sobie o tym zmieniałeś? Ale to był burzliwy romans. Zobaczcie, pierwszy pocałunek z Lianą, potem wymykają się razem w nocy. Zostali swoją sympatią. Pocałunki gorące. No, kiedyś to był burzliwy romans, jak byli nastolatkami. Więc to musiało się ponownie wydarzyć, zdecydowanie. No dobra, Lilka, idź spać. On nie jest zbyt zmęczony, więc będę mu kazała jeszcze się pouczyć gotowania. Chciałam zrobić tak, żeby jakoś mu tutaj, no, żeby przeskoczył na trzeci rok, ale jeszcze nie doszłam do tego, w jaki sposób mam to zrobić, więc jeżeli znajdę jakiś kod albo mod, to na pewno tak zrobię. Ale póki co niestety będzie w tyle. Jak tam nasi śpią wszyscy? Śpią. On chce się zaprzyjaźnić z Angeliką. No dobra. Bardzo lubię, jak moi Simowie są ze sobą zaprzyjaźniani. Oczywiście ci, którzy się znają jakoś bliżej, są rodziną czy coś. Ten deseń. Okej. Znowu ogarnianie z samego rana. Myślę, że
Po tym odcinku już sobie po prostu dogram sama resztę. I w kolejnym już zrobię tak, żeby było przed samym egzaminem końcowym studiów. I wtedy sobie wrócimy do domu i wszystko. Tam chyba będzie jakaś pożegnalna impreza jeszcze. No i tyle. No bo to bez sensu, tak ciągle tutaj oni się uczą. A sprawdź pocztę. Nie wiem, czy ktoś w ogóle pisze do ciebie. Potem napisz pracę. Ty tam musisz dospać. Ty idziesz sobie rozrywkę podnieść. Ty też jeszcze dosypiasz. A nie, już wstajesz, ściwiłeś łóżko. Jesteś taki porządny. Okej. Szczepanie, jak tam ci idzie? Wbij sobie ten jeden punkt i pójdziesz zjeść śniadanie, bo potem czekają cię wykłady. Na pewno jesteś odekscytowany przed swoimi pierwszymi wykładami, tak? Liliana, wstajesz? Dzisiaj? Na którą masz? Na 15. No ty masz znacznie wcześniej, także wiesz. Oni mają o tyle fajnie, że sobie chodzą dopiero na wieczór. Ty masz egzamin końcowy, Błażeju, za 4 godziny. Ale dla ciebie to pikuś. Moi simowie są po prostu ogarnięci, wiedzą, co jest w życiu najważniejsze. Mają swoje priorytety. Zacieśniasz więzy z Błażejem. Patrzcie, zrobiłam mu taką fryzurkę z takimi fioletowymi kończykami. A niech zaszaleje chłopak na studiach. Jak ci idzie pisanie tej pracy? Zwykle w piżamce, niczym się nie przejmuję. Ten sobie pogawa jak urządza, tak? A ty masz napisaną pracę? Muszę tego pilnować, bo... O, oczywiście, nasz kujon da nam wszystko. On naprawdę chce zostać tym prawnikiem, po prostu... na maksa, ale tutaj chyba powinieneś wykonać zadaną pracę jako kujon. Nie uważasz? Już niewiele ci brakuje. No, ale wszystkie lecą na Błażeja po prostu. Przy nim żaden facet nie ma szans. No, Szczepan już idzie na wykłady, to papa. Potem może Angelika ci pomóc w nauce, bo ona już jest na trzecim roku, to wiadomo. A ty co, Alinka, jesteś dumna z siebie, nie? Wszystkie lecą na Błażeja, a Błażej jest twój. Jak na niego patrzy. Chciałaby go zjeść. Wow. Ktoś drapie mi po plecach. A, czekała, żeby mu masaż zrobić. Dobrze. Ale ty Błażej blady jest. Przydałoby ci się jakieś wakacje, co? Może wyślę ich na jakieś wakacje po tym, po studiach, żeby się wyszaleli i odpoczęli sobie. To weź ją tutaj obejmij. Pocałuj ją. Dbaj o ten związek, dbaj. Spadaj, Ruda! A ty napisałaś tą pracę? Nie skończyłaś jej pisać, no... Angelika! Już idziesz na egzamin? Okej. A wy co ty sobie... Jakieś śmieszki, siszki, wszystko urządzacie. Nie macie co robić. Liliana też chyba powinna pracę napisać, ale ona ma na 15. Nie, techniki nie się uczy. Pełno książek porozwalanych, nikt tutaj nie sprząta. O nie, rachunki znowu. Co my jesteśmy? Tyle płacić ciągle. To jest dziwne. Coś się stało z Aliną. Niedobrego. Mam nadzieję, że to nic poważnego jednak. 528 to nie tak źle. Kochanienki, o nie, jaki brudny kibel. To idź na górę się załatw. Szanaj coś. Aha, i chciałam, żebyś zadzwonił do kogoś. Nigdy nie może do rodzeństwa zadzwonić, bo oni zawsze w szkole. Spróbuj chociaż do matki. A tak jak zwykle się zajmuje tym, co nie trzeba. 3% ci zostało. Skończ tą pracę, potem pójdziesz się bawić. No. Chodź sobie pogryj wrzutki. Liliana się uczy.
Jeden punkcik ci brakuje. To wbijaj, wbijaj. Tak, nie możesz się skupić, myślisz o tym swoim szczepaniu. No właśnie, wrócił. Idzie chwasty wyrywać. On coś ma z tym oglądnictwem, ja nie wiem. Ktoś wyczyścił? Chyba nie wyczyścił. Też nie chcę skorzystać i się ogarnąć troszkę. Wow! Jak mu cena poszła do góry. Też musi się techniki uczyć. Ale wiecie co, niech sobie poskacze na skakance. W końcu z niego taki sportowiec, nie? Bawisz się to super. Wbiłaś ten punkt? No. Skorzystaj sobie z kibelka, a zaraz idziesz na wykłady. Dyskusje się toczą. Oczywiście o całą rozprawę sądowi, tak? Dalej mówi tylko jedno w głowie. Myślę, żeby móc zmienić swoje aspiracje, ale nie chcemy zmieniać Boże aspiracji. Co on tam miał? Nawet już nie pamiętam. Aha, zdobywanie wiedzy. Nie, nie zmieniamy mu. Niech zostanie tak jak jest. No i tym chyba akcentem pozytywnym, zdanym egzaminem naszego kochanego, cudownego, idealnego Błażeja. Będziemy kończyć tutaj jeszcze tam, żeby Damian zadzwonił do matki. I na dzisiaj to będzie tyle. Troszkę nie wyszło tak jak chciałam, jak zwykle, ale mam nadzieję, że w kolejnych odcinkach będzie lepiej. O ile w ogóle się da z Simsami jakkolwiek porozumieć, by robiły to, co chcę, by się działo. W każdym razie do następnego odcinka i pa pa!